Często pytacie mnie w komentarzach oraz mailach, co tam słychać u Kropka. Chcecie także więcej filmów z jego udziałem. Jak widzicie, Kropuś żyje i ma się bardzo dobrze. Z każdym dniem przebieg zwiększa się, a problemów póki co brak. Ostatnio upłynęło jednak planowe 30 tysięcy kilometrów od ostatniej wymiany świec zapłonowych, więc zgodnie z obietnicą zaprezentuję Wam taką wymianę. W tym przypadku czynność ma charakter rutynowy, nic złego się nie dzieje. Jeżeli jednak pojawia się u Was szarpanie, szczególnie przy niskich obrotach i jednocześnie dużym obciążeniu, to można oczywiście podejrzewać układ zapłonowy. Diagnostykę ułatwia w takim przypadku krótka jazda testowa z podłączonym komputerem. Po uruchomieniu programu MultiEQ Scan i pomyślnym połączeniu z samochodem w karcie parametry zaznaczam sobie pozycję redukcja kąta wyprzedzenia zapłonu, czas ładowania cewki oraz sygnał czujnika spalania stukowego dla wszystkich czterech cylindrów. Dorzucę jeszcze prędkość pojazdu, obroty silnika oraz temperaturę cieczy chłodzącej. Można również przełączyć widok na tryb wykresu, jeżeli tak jest Wam wygodniej. Podczas trwania jazdy testowej używamy nieco zbyt wysokich biegów w stosunku do prędkości obrotowej. Na przykład zmieniamy z dwójki na czwórkę i wciskamy pedał przyspieszenia powyżej połowy. Taka jazda wymusza bowiem na komputerze wtrysku zwiększenie dostępnego momentu obrotowego silnika. Odbywa się to m.in. poprzez zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu, a wtedy wszelkie słabości układu wysokiego napięcia wychodzą na jaw. Tutaj akurat wszystko jest ok. Jeżeli jednak podczas jazdy czasy ładowania cewek lub redukcja kąta wyprzedzenia zapłonu różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi cylindrami, może to świadczyć o wyeksploatowaniu układu zapłonowego. Okej, pora na właściwą wymianę świec. Zalecane jest wykonywanie jej na zimnym silniku ze względu na większą rozszerzalność cieplną aluminiowej głowicy w stosunku do stalowej świecy. Jest ona niejako zaciskana przez gniazdo świecy, co utrudnia wykręcanie na gorącym silniku. Rozpoczynam od demontażu rury powietrza dolotowego. Ściskam dwa plastikowe zaczepy, jednocześnie wysuwając rurę. Jeżeli silnik wcześniej pracował i wymianę przeprowadzacie jednak na ciepłym silniku, na przykład celem wykonania dodatkowego pomiaru kompresji, to oczywiście nie kładźcie rury na osłonie termicznej kolektora wydechowego, aby nie uległa ona stopieniu. Następnie demontuję kompletną obudowę filtra powietrza. Jest ona zamontowana na dwóch śrubach oraz jednym trzpieniu, z którego wystarczy ją zsunąć. Nasadka sześciokątna 10 mm. Teraz delikatnie podnoszę całość do góry. Odłączam przewód podciśnieniowy prowadzący do obudowy przepustnicy, po prostu zsuwając go z kruczca. Następnie zwalniam opaskę zaciskową przewodu odmy po stronie pokrywy zaworów i również go demontuję. Usuwam obudowę filtra z samochodu. Teraz mogę już odłączyć przewody zapłonowe zarówno po stronie modułu, jak i świec. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód, aby go nie uszkodzić. Po prostu odłączam, trzymając za końcówkę, a nie wyrywam. Po demontażu przewodów uzyskuję dostęp do świec. Oczyszczam okolice przy użyciu sprężonego powietrza tak, aby żadne zanieczyszczenia nie przedostały się do cylindrów podczas całej wymiany. Wyjmuję miarkę poziomu oleju silnikowego, aby nam nie przeszkadzała i demontuję świece za pomocą przedłużanej nasadki 16 mm oraz długiej przedłużki. W przypadku drugiego cylindra używam nieco krótszej przedłużki, gdyż przeszkadza mi czujnik zamontowany na kolektorze ssącym. Kolor elektrod wykręconych świec mówi wiele o ogólnej kondycji silnika. W moim przypadku mają one kolor przysłowiowej kawy z mlekiem, tak więc proces spalania przebiega prawidłowo. Jeżeli u Was jest inaczej, to przykładowo jeżeli świece są czarne, winę może ponosić zbyt bogata mieszanka. Jeżeli ciepłota świec jest dobrana prawidłowo, filtr powietrza jest w dobrym stanie oraz nie eksploatujecie samochodu na bardzo krótkich odcinkach, to należałoby zweryfikować sprawność czujnika tlenu umieszczonego przed reaktorem katalitycznym. Ponieważ to właśnie pierwsza
sonda Lambda odpowiada za regulację składu mieszanki. Na temat kolorów świec i przyczyn ewentualnych usterek można by zrobić osobny odcinek, nie chcę więc zbytnio przedłużać tego filmu. Wspomnę jeszcze tylko krótko o ewentualnym pomiarze ciśnienia sprężania, bo jeżeli świece mamy już wykręcone, jest to doskonała okazja do przeprowadzenia takiej próby. Otóż Fiat popełnił istotny błąd w swoich oficjalnych materiałach serwisowych. Dokumentacja nakazuje bowiem odłączenie komputera sterującego pracą silnika przed wykonaniem takiej próby. Paradoksalnie następnym krokiem jest maksymalne wciśnięcie pedału przyspieszenia. W jaki zatem magiczny sposób przepustnica ma uchylić się do testu, skoro jest ona sterowana z komputera wtrysku, który przed chwilą odłączyliśmy? Fakt, istnieją systemy, w których przepustnica jest zasilana bezpośrednio po zapłonie, ma ona wtedy własny układ stabilizacji napięcia, a komputer silnika jedynie nią steruje. W przypadku braku transmisji przy obecnym zasilaniu ustawia się ona w tak zwanej pozycji awaryjnej. Ale tutaj sprawdziłem to dla Was i tak to nie działa. Fiat ewidentnie skopiował ten opis bez jego weryfikacji ze starszych instrukcji dotyczących silników, w których przepustnica była sterowana za pomocą linki. Tam odłączenie komputera wtrysku wyłącza zarówno układ zapłonowy, jak i wtryskiwacze, więc jest to bardzo wygodna metoda. W każdym razie w przypadku Grande Punto chyba najprostszym sposobem na wyłączenie dawkowania paliwa jest demontaż przekaźnika pompy z centralki elektrycznej umieszczonej obok akumulatora. Profilaktycznie odłączam także cewką moduł. Nie lubi on pracować bez obciążenia. Centralka sterująca pracą silnika, tak jak w starszych Fiatach, bez problemu odczytuje nasze zamiary. Na wyłączonym kluczyku wciskam pedał przyspieszenia do oporu i załączam zapłon wraz z rozrusznikiem. Przepustnica otwiera się maksymalnie i umożliwia pomiar. Komputer silnika wykrywa odłączenie przekaźnika, tak więc dla zachowania porządku po zakończonej próbie należy wykasować ze sterownika błąd. Okej, nowe świece zapłonowe. Używam oryginalnego, zalecanego przez Fiata produktu firmy NGK o symbolu ZKR7A-10. Kontroluję odstęp elektrod przy użyciu szczelinomierza płytkowego. Przy silniku zasilanym benzyną przysłowiowa przerwa ma wynosić 1 mm. Teoretycznie taki właśnie odstęp jest ustawiony na etapie produkcji, ale chociażby dla zdrowia zespołu cewek zapłonowych, który nie jest tani, warto go skontrolować. Z tego samego powodu zaleca się w porę wymieniać świece zapłonowe. Podczas eksploatacji przerwa stale powiększa się, coraz bardziej obciążając cewko moduł, który przegrzewa się i umiera w cierpieniach. Tutaj, jak widać, nie ma jeszcze tragedii, ale wymiana nie była przeciągana. Podczas montażu nowych świec postępuje zgodnie z instrukcją ich producenta, która z reguły jest nadrukowana na opakowaniu. Na początku dokręcam świece ręką do momentu wyczucia oporu. Następnie, w przypadku świec stożkowych, czyli nie mających podkładki uszczelniającej, dokręcam je o 1/16 obrotu. Natomiast w przypadku świec wyposażonych w podkładkę, czyli tak jak w tym przypadku, wykonuję pół obrotu. Alternatywnie można również dokręcić je momentem zalecanym przez producenta samochodu, czyli zawierającym się w przedziale od 22 do 30 Nm. Każdy ze sposobów jest prawidłowy. Zbyt słabe dokręcenie świec może spowodować ich samoczynne odkręcenie się, utratę kompresji oraz zerwanie gwintu w głowicy. Natomiast zbyt mocne dokręcenie może spowodować pęknięcie izolatora, a nawet wypadnięcie fragmentu świecy do wnętrza komory spalania, co kończy się z reguły remontem silnika. Warto jest więc nieco pochylić się nad tą z pozoru błahą sprawą. Pora na montaż przewodów zapłonowych. Generalnie kable stosowane w tej jednostce napędowej dzielą się na dwa krótsze, które obsługują środkowe cylindry, drugi oraz trzeci, oraz dwa krótsze, które obsługują cylindry skrajne, czyli pierwszy oraz czwarty. Tak wygląda różnica długości krótszego względem dłuższego. Oryginalne przewody Champion są również ponumerowane. Ten jest dla pierwszego cylindra, ten dla drugiego i kolejno dla trzeciego oraz czwartego. Ciężko jest więc pomylić się podczas podłączania. Montaż przewodów nie wymaga komentarza. Nakładamy je do przysłowiowego kliknięcia zarówno po stronie cewko modułu, jak i świecy. Producent pojazdu nie określił interwału wymiany przewodów, ja jednak montuję nowy zestaw co 60 tysięcy kilometrów, czyli co drugą wymianę świec zapłonowych i mam przysłowiowy święty spokój. Oczywiście można kontrolować ich stan za pomocą wody rozpylanej z atomizera, jak to robili nasi dziadkowie, ale w obecnych czasach przewody są dostępne w sklepach, a ich cena nie powala. Komplet, czyli przewody Champion oraz świece NGK, zakupiłem za kwotę poniżej 300 zł, tak więc tragedii wielkiej nie ma, można wymieniać profilaktycznie. Montaż obudowy filtra powietrza jest w sumie banalny, ale warto zwrócić uwagę na stan przewodów podciśnieniowego oraz odmy. Jeżeli są one popękane, to należy bezwzględnie wymienić je na nowe. Ja miałem taką sytuację podczas ostatniego czyszczenia odmy w zeszłym roku. Wężyk podciśnieniowy praktycznie został mi w rękach. Producent nie określił konkretnego momentu dokręcania śrub mocujących obudowę, a więc dokręcam z umiarem.
I to już koniec mojej wymiany. Jeżeli u Was, tak jak w moim przypadku, była ona rutynowa, to następnym krokiem jest wypicie piwa albo dwóch. Jeżeli jednak Wasz krop źle się czuł, to mam nadzieję, że został wyleczony. Jeśli nadal coś go boli, dwie z przyczyn macie wyeliminowane. Pozostaje szukać winnych, czyli cewko moduł, ciśnienie sprężania, ciśnienie paliwa, wtryskiwacze, regulacja luzów zaworowych i tak dalej. Jeżeli film był dla Was przydatny, to bardzo się cieszę. Nie wiem, czy nie przegiąłem nieco z jego długością. Jeżeli na przyszłość chcielibyście stricte dany temat, bez omawiania 100 innych rzeczy przy okazji, to dajcie znać w komentarzach. Chciałbym bowiem robić filmy jak najbardziej dla Was przydatne. Dla zainteresowanych, następny film będzie traktował o wymianie oleju w sześciobiegowej manualnej skrzyni TL4, szeroko stosowanej w różnych modelach Renault. Polecam Wam kanał Laguna Fana oraz Rysiuncia. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.